Głównego rywala marszałka, nie tylko w polityce. Dlaczego więc pomnik? Dworych Piłsudskich w Zułowie nie zachował się. Przetrwał tylko dąb zasadzony przez prezydenta Mościckiego w miejscu dawnej sypialni rodziców marszałka. Nie ścięli go nawet komuniści, którzy za Związku Sowieckiego zbudowali tu fermę trzody chlewnej. Dopiero od kilkunastu lat miejscem tym opiekuje się Związek Polaków na Litwie. Powstaje Aleja Pamięci Narodowej. Każdego roku wydłuża się szereg dębów i stel upamiętniających główne wydarzenia i postacie z najnowszej historii Polski oraz Polaków na Litwie. Ostatnio ustawiono stele poświęcone Ignacemu Paderewskiemu oraz Romanowi Dmowskiemu. Czy Józef Piłsudski nie przewróci się w grobie? Ja myślę, że nie, że to jest pamięć historyczna. Myślę, że już niedawno tam pogodzili się, a jeżeli nie, to tutaj na pewno się pogodzą. I myślę, że w pamięci potomnych mają zostać wszyscy, którzy ukochali Polskę, którzy walczyli, poświęcali się, zasługują na to, żeby ich pamięć była również tu, wśród Polaków na Litwie, uwieczniona. Piłsudskiego i Dmowskiego dzieliły nie tylko poglądy polityczne i wizje przyszłej Polski. Nie lubili się także prywatnie, a to podobno z przyczyn sercowych. Jeszcze za młodu rywalizowali o względy Marii Kaplewskiej, która ostatecznie została pierwszą żoną Piłsudskiego, a po śmierci spoczęła na Rossie. Tuż obok wzniesiono potem mauzoleum serca i matki marszałka. Roman Dmowski już nigdy się nie ożenił. Różnice do dziś dzielące Piłsudczyków i Endeków w Polsce na Wileńszczyźnie nie są aż tak ostre, a polskim świętom w Zułowie towarzyszy zwykle piknikowy nastrój. My musimy brać wszystko, co jest dobre w Polsce, a ich podziały nas nie bardzo muszą obchodzić. My kochamy Polskę taką, jaką ona jest, jedyną, kochaną, niepodzielną, a że, jak powiedziałem, są różne poglądy, niech tam oni gdzieś mają. My kochamy Polskę. Nieważne, jak ona jest, my kochamy za to, że ona jest. Niestety litewskich Polaków nie stać na przyjęcie ostatnich pamiątek po gospodarstwie Piłsudskich. Stary czworak z kilkoma hektarami dawnego majątku jest do kupienia za niespełna 1,5 miliona złotych i już od lat czeka na bogatego kupca.